Każda transakcja i każda umowa cywilnoprawna, którą zawierają ze sobą uczestnicy wymiany gospodarczej, niesie za sobą konsekwencje podatkowe. Doradca podatkowy powinien odpowiedzialnie ocenić te konsekwencje i przekazać wiedzę o nich swojemu klientowi. O tym, dlaczego kancelaria prawna powinna zapewnić klientom fachowe doradztwo podatkowe, opowiada mecenas Janusz Orłowski z kancelarii prawnej Nowakowski i Wspólnicy. Kancelaria prawna, która chce zaoferować w miarę kompleksową obsługę danego klienta, czy też zaoferować szerszą gamę usług, musi liczyć się z tym, że sprawy podatkowe również wystąpią. Sprawy podatkowe będące następstwem, powiedzielibyśmy, tego prostego konsumenckiego obrotu prawnego. Ale jest rzeczą oczywistą, że każdy aspekt działalności gospodarczej staje się bazą, czy też podstawą wprowadzania podatków. Dlatego trzeba podkreślić, że wiedza podatkowa, choć może jest trochę specjalistyczna, trochę może wysublimowana i kilka byśmy wyodrębnili zawodów, które bardziej się specjalizują w podatkach, no przede wszystkim doradcy podatkowi. W każdym razie znajduje to odzwierciedlenie w tym, że sprawy podatkowe towarzyszą wszelkiej aktywności, przede wszystkim gospodarczej, czy znajdującej odzwierciedlenie, czy też bazę w kwestiach ekonomicznych, w sferze zaspokajania potrzeb. Skuteczne planowanie podatkowe wymaga od doradcy podatkowego nie tylko znajomości sposobu funkcjonowania biznesu klienta i struktury organizacyjnej jego przedsiębiorstwa, ale także posiadania sprawdzonej wiedzy fachowej i doświadczenia w zakresie optymalizacji podatkowej. Kiedy możemy powiedzieć, że doradztwo podatkowe jest na dobrym poziomie? Dobre doradztwo w tym zakresie nie polega tylko na ocenie konsekwencji czy też zaszłości gospodarczych w postaci fakturowania, prowadzenia ksiąg, rozliczania podatku, czy też reprezentacji w postępowaniu administracyjnym, czy też sądowo-administracyjnym, ale także w planowaniu, przewidywaniu, w uzgadnianiu z klientem, czy też preferowaniu określonych konstrukcji prawnych, które znajdą swoje konsekwencje w korzystnym, wygodnym, sprawnym, bezpiecznym, przede wszystkim zgodnym z przepisami rozliczaniem podatków. Zatem dobre doradztwo podatkowe, tak jak o czymkolwiek, o czym możemy powiedzieć, że jest dobre, należałoby moim zdaniem wzbogacić właśnie o stwierdzenie, że nie tylko prowadzenie ksiąg, nie tylko rozliczanie, nie tylko reprezentacja w postępowaniach, ale przede wszystkim przewidywanie, planowanie przyszłych zdarzeń, przyszłych konsekwencji określonych transakcji. Pomimo szerokich uprawnień radców prawnych oraz adwokatów do doradztwa w zakresie prawa podatkowego, zdecydowana większość kancelarii zleca prace podatkowe dla swoich klientów wyspecjalizowanym doradcom podatkowym z zewnętrznych firm, co często budzi wątpliwości samych klientów. O tym, że kompleksowe świadczenie usług odgrywa kluczowe znaczenie w postrzeganiu kancelarii jako profesjonalnego partnera, opowiada mecenas Janusz Orłowski z kancelarii prawnej Nowakowski i Wspólnicy. Kancelaria prawnicza współcześnie, która zaoferuje pełną gamę usług, całość obsługi, no przede wszystkim mówimy tutaj o podmiotach gospodarczych, niejednokrotnie złożonych strukturach, bardzo rozbudowanych, ale też mających niezmiernie wszechstronną działalność, jeszcze bardzo często rozbudowanych strukturach międzynarodowych, powiązanych międzynarodowo. A więc kancelaria, która takiemu klientowi, który ma mnóstwo spraw w każdej dyscyplinie, zaoferuje pomoc we wszystkich aspektach, niewątpliwie jest sprawniejszym partnerem niż może nawet doskonały, ale specjalista tylko w bardzo wąskiej dziedzinie.